Ja wiem, jak jest możliwość, bym z kimś oczywiście chętnie porozmawiał. Tylko nie wiem, kto tu jest najciekawszy. Pan wzbudza zainteresowanie na pewno, bo siedzi taki żigolo, gentleman, gigaczat, kurwa. Gościu siedzi tak, gościa drugiego rozpycha kolanem, ale chuj, on musi siedzieć ładnie. To siedzi w ten sposób. Kurwa, bardzo przystojny i chyba z tobą porozmawiam, bo... jesteś zajęty? Nie o to pytałem, ale dobrze, to fajnie, że sobie wyjaśniliśmy. Od razu mi ukrócił nadzieję. Jestem zajęty. Zajęty czym? Siedzeniem po raz pierwszy na pokazie. A, bo to nie stand-up, to jest kurwa pokaz. Ja zaraz, czekaj, ja wracam, zaraz garnki przyniosę i pościel do sprzedania, bo to jest pokaz. Ty siedzi na pokazie. No, a przepraszam, że przy okazji będę żartował i nic panu nie sprzedam, niestety. Chcesz? Mogę ci opierdolić fajny stolik do salonu. To jest... on jest biomagnetyczny i leczy różne przypadłości. Chorobę nerek i koślawość bioder. Może jakbyś na nim usiadł, usiadłbyś prosto. Jak masz kolego na imię? Piotrek. Jak jesteś zajęty, to już ustaliliśmy, czy jesteś zajęty przez kogoś, czy pracą, czy gdzie jest twoja partnerka w takim układzie? Tak. Tak. Chuj wie co, ale tak. Niby zajęty, ale na wszystko się zgadza, tak. Wszystko się zgadza. Gdzie jest twoja partnerka, jak jesteś przez nią zajęty? A może partner? Nie wiem. Nie oceniam. Dobre pytanie. I chcesz sobie na nie odpowiedzieć? To jest prosta rzecz. Ty ruchasz, czy jesteś ruchany? Bo jakby... Bo tu nie ma filozofii. Z kolegami. Czyli wszyscy porzuciliście dzisiaj dziewczyny, zrobiliście sobie męski wypad? Nie, drugi odpowiada. Fajnie, to jest tandem. Piotrek potrafi tylko tak, a kumpel potrafi nie. I oni muszą chodzić we dwójkę, bo się kurwa z nikim nie dogadają. On na niego spojrzał, naprawdę, to było takie... No, nie. Ja tutaj widzę państwo spóźnieni idą. Spokojnie, nic się nie stało, fajnie. Skąd przyjechaliście do nas? Skąd? Z Lublina, ale tak czemu spóźnieni? Na hulaj nodze, dobrze, to jest... chyba była rozładowana, pan ma rację. On się odpychał tak, mówi, kurwa, czemu to nie jedzie, to jest... Czemu... A to aplikację trzeba mieć, chuj, wezmę na plecy, kurwa, to jest... I szedł z hulaj nogą, bo ja nie wiem, jak to... technologia, ciężka rzecz. Gdzie pan jest? Tu, do pierwszego, idealnie, witam cię serdecznie, przyjacielu. Kurde, takie było nasze przeznaczenie chyba. Kolego, z Lublina do nas przyjechałeś. Widzę z jakiejś zamożnej dzielnicy, bo zegarek to mi stąd daje po oczach. No, gościu jest, o tu pani też widzę z telefonem, ona się nie pierdoli. Ona przyszła z pójdzie na nas zaświeci. Gdzie jest ten drugi, ten trzeci, tam się zaczęło, poczekają, kurwa, hrabina przyjechała. Tutaj też, dobra, ja wrócę do ciebie, przyjacielu. No tak jak mówię, zegarek, ładnie ubrany. Chuj, że dzisiaj jest 30 stopni, on w swetrze przyszedł, bo on chce mieć, kurwa, Kelvin Klan na klacie. Kolego, czym się zajmujesz w życiu? Słuchaj, ja zrozumiałem, co on powiedział, ale powiedział to tak niewyraźnie, że go chyba przygrzało dzisiaj na dachu. To jest... Taniko. Albo z Azji przyjechał z technologią. Taniko. Fotowoltaika, tak? Dobrze wymówiłem? Okej, i ty zakładasz tak zwykłym ludziom, czy przedsiębiorcom? Jak to wygląda? Zwykłym śmiertelnikom. Ja pierdolę, jakie ty masz ego, to masz takie... Słuchajcie, jak chcecie dokończyć tego żywota z tanimi rachunkami, to u mnie. Fotowoltaika dla zwykłych śmiertelników. Bo dla niezwykłych chuj, nie zakładam, to niech oni płacą, kurwa. I z kim do nas przyszedłeś dzisiaj? Z ukochaną. Ale zaznaczyłeś, stary, ja jestem daleko, to jest... On od razu ją zapał, z ukochaną, to jest... Zegarek, fotowoltaika i ona, to jest wszystko, kurwa, moje. Nie dla zwykłych śmiertelników, nie! To dla Boga Słońca z Lublina, tak jest? Mów mi... Helios z Lublina. Jak? A jak masz na imię?
Wojtek, jak dziewczyna, dziewczyna narzeczona, czy jak tu wygląda status aktualnie? Partnerka. Ja mi się podoba, że za każdym razem jak pytam jego o nią, on łapie za inną część ciała. Wcześniej było dziewczyna, teraz łapie za kolano partnerka. Jak spytam się o coś jeszcze, chcecie mieć dzieci, no tak. Tak jest. Mamy ochotę. Kurwa, jest ciemna i tak widzę, jak ją chwytasz. Dobrze. Jak długo jesteście razem już? Okej, okay, liczy, kurwa. Przeczytajcie, on się nie mógł doliczyć, bo wiecie, on ma zegar słoneczny, kurwa, i on nie wie, gdzie jest. A że jest ciemno, to się pogubił, kurwa, to nie ma znaczenia. Ile? 6 miesięcy. 9 miesięcy. 9 miesięcy. I jak ty, koleżanko, masz na imię? Natalia, jak oceniasz 9 miesięcy z Bogiem, słońca, mistrzem, fechtunku, kurwa, paneli słonecznych? Jak oceniasz okres? Bardzo dobrze. I powiedz mi, ty czym się zajmujesz, jak Wojtek, jak wiemy, zarządza tutaj, kurwa, energią w regionie? W bankowości. O! Powiedz mi, czy wy się spotkaliście przypadkiem w banku, jak on chciał przyjść po kredyt na rozpoczęcie swojej działalności? Słuchaj, kochana, ja rozświetlę to miasto i, kurwa, ciebie. Więc dawaj mi kredyt, wiesz, o co chodzi, to jest... Naprawdę? W banku się spotkaliście? Przyszedł po kredyt? I dałaś mu? Kredyt. Ale jak już są od 90 miesięcy, to też... Okej, okay. I tak się poznaliście. Okej, okay. Ale jak on do ciebie zagadał? Bo jak rozumiem, biznes biznesem, ale randka randką, nie? Jak to zrobił nasz Bóg Słońca tutaj? A to ty zagadałaś. Na ile był kredyt, że zwęszyłaś, kurwa, pieniądz? To jest bardzo przyjemnie, że mogłem z wami chwilę spędzić. A tutaj pani, te spóźnione, jak tam na razie, jest ok, wszystko pod kontrolą? Jest super. Czy ty masz okulary przeciwsłoneczne, kurwa, w zamkniętym pomieszczeniu, czy... Co? Komu świeci w oczy, panu oczy? Kurwa, najebany Dubina na siedzie. Przyjechał z Grajewa, świeci w oczy, komu nie wie, kto co komu jemu ten. Hej. Ale jesteś srogo nagrzana, kochana. Jezu, to jest. Ale masz super śmiech, Jezu. Chwilę z sobą jeszcze też pogadam. Skąd przyjechałaś? Z której części Polski? Bo jak już wiemy, nie stąd, to jest... Skąd jesteś? Z Podlasia. Ja, panie, to z Podlasia. A skąd dokładnie? Białystok, Grajewo? Tak, tak. Chuj. Trochę tu, trochę tam, wie pan jak je. Gdzie dadzą, tam śpię. Hej. Czyli czekaj, urodziłaś się w jednym, w drugim mieszkasz. Wstyd mówić? Słuchaj, Podlasie już padło, to jakby... Może być tylko lepiej. Suwałki? What? To był chyba łamany angielski, kurwa, ze śląskim na koło. Bo nie wiem. Jak jeszcze raz. Łoby tledinę z limą? Okej. Albo udar, albo rzeczywiście jest. Panie Bogu Słońca, możesz wypierdalać na chwilę, bo ją przygrzało, to...